Co u ciebie zawodowo, bo teraz będziesz grała w nowym spektaklu Tajna Misja. To jest spektakl, którego premierę mieliśmy w lutym w Teatrze Warszawy. Teraz przenieśliśmy się do Teatru Imka, jako że nie byliśmy w stanie pomieścić wszystkich osób, które chcą zobaczyć ten spektakl, bo mamy naprawdę cudowną publiczność, która się świetnie... Jakie zainteresowanie. Świetnie się bawi razem z nami. I gramy w Imce, zapraszamy 24 czerwca. Dostaliśmy po ostatnim spektaklu owację na stojąco, co jest dla aktora bardzo miłe, więc czekamy na was wszystkich. Mam nadzieję, że spędzicie super czas i będziecie się dobrze bawić. A czy mogłabyś coś więcej powiedzieć na temat fabuły tego spektaklu? To jest spektakl, w którym gram żonę agenta służb specjalnych, który zostaje powołany do tajnej misji narodowej. Czyli politycznie troszeczkę? Jest tam trochę polityki, ogólnie polityki, nie nawiązań do jakichś konkretnych partii, bo od tego się staram trzymać z daleka, oczywiście obserwując to, co się dzieje. Nie da się nie być czujnym obserwatorem naszej rzeczywistości. Ale jest to spektakl, który ma bawić, trochę uczyć, trochę dawać do myślenia. Komentuje sytuację, w której jesteśmy, w której możemy się znaleźć. Jest zabawnie. Kiedyś słyszałam, jak Piotr Bałtroczyk powiedział, że są rzeczy na niebie i na ziemi. Oczywiście cytat, o których nie śniło się filozofom. Wszystkie one są w Polsce, więc to tak trochę w tym stylu jest nasz spektakl.